interakcje i polemizować ze sobą, proszę sygnalizować i za chwilę Państwa także poprosić o odłączenie. Miło, ale trudno, bo mam pierwsza, więc muszę się teraz odnieść. Oczywiście tak, znaczy ta dyskusja jest właśnie początkiem tego rozróżnienia. Dlatego zatrzymaliśmy ten tytuł odpowiedzi biznesu instytucji publicznych, tak jako dwie nieskrajnie różne, ale jednak różne. I oczywiście z drugiej strony ciężko też się nie zgodzić z stwierdzeniem, że łatwiej jest zrobić zbiórkę na przysłowiową już studnię w Sudanie, niż nie zatrudniać ludzi na śmieciówki. To są w ogóle jasna sprawa. Natomiast druga rzecz i też jest jakby ważna, to jest przeniesienie po prostu tego modelu. Tak? Nawet nie na rynek europejski czy zachodnioeuropejski, ale przede wszystkim na sytuację Polski, bo kwestia zaufania publicznego, czy kapitału społecznego jest sprawą w tej sytuacji naprawdę kluczową. I teraz co pewien czas w różnych sytuacjach spotykamy się z problemami, które właśnie wynikają z pewnych nadużyć. Jest tak, że ludzie nie zawsze rozumieją niestety mechanizmy, którymi mogą kierować się firmy prywatne. I tutaj na przykład nasza rola Narodowego Banku Polskiego jest choćby taka, jest dotycząca właśnie edukacji, to znaczy jakby przyjścia najbardziej najprostszym po prostu przekazem do ludzi na temat mechanizmów finansowych najprostszych, z jakimi spotykają się na co dzień. To znaczy jakby budowanie, ta wiedza, mamy nadzieję, będzie skutkowała tym, że ludzie będą mieli większe zaufanie, a przynajmniej będą wiedzieli, w którym momencie powiedzieć sprawdzam, tak, wobec jednej instytucji państwowej, czy wobec banku, żeby nie zawsze, jakby nie wszystko brali za dobrą, albo w 100% złą monetę. Na razie mamy właściwie tylko i wyłącznie takie rozróżnienie. I na instytucjach publicznych oczywiście ciąży tutaj większa odpowiedzialność, bo też i z definicji ludzie najbardziej im ufają, tak? Znaczy to są instytucje, tak jak nawet Bank Polski, tak jak zawsze w pierwszej trójce albo piątce instytucji ciąży się największym zaufaniem. Bez napływu wojska i kościoła. Więc myślę, że przynajmniej jedna z tych instytucji może mieć czasami kłopoty też z wiarygodnością, nie obydwie, w sensie konfliktu. To taka jest dla Państwa oczywiście bardzo, bardzo istotna. I jeśli postulujemy jakąś nową definicję, tak, z tej społecznej odpowiedzialności, to zgodnie z tym, co Pan powiedział, kwestia dotycząca opłacenia podatków czy nieunikania podatków, to pewnie gdzieś jest to blisko po prostu jakiejś rzetelności, tak, czy blisko jakiejś uczciwości po prostu elementarnej, natomiast niekoniecznie właśnie strategii biznesowej, znaczy to nie jest coś, co jakby z definicji musi się opłacać, czy musi ładniej wyglądać, tak, czy musi być ładnie napisane w folderze, bardzo ładnie wydrukowane, to jest kompletnie inna sprawa, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy pokazywać jakby dobrych praktyk i tymi praktykami się dzielić, więc też jest też ciężko jakby znaleźć sposób, w jaki można było propagować to, pamiętając o tym, żeby też nie wpaść tylko i wyłącznie w tą fasadę, tak? Znaczy, żeby nie zatrzymywać się na tej fasadzie.